fragment z Ewangelii Mateusza. Jak zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus wyjaśnia tutaj swoim uczniom przypowieść o chwaście. Mówi jasnymi obrazami. On obsiewa swoje plony. On, jak gospodarz, dba o swoją własność. Pragnie, by jego pole owocowało. Jezus pragnie, by pola naszych serc też owocowały miłością. Ale jest ten zły siewca, diabeł, który przychodzi na pole Boże jak szkodnik. My często w tym mu pomagamy, kiedy idziemy za jego propozycjami. On kusi nas pozorami miłości. On daje nam swoją oszukaną miłość, to znaczy miłość, która nie chce słyszeć o poświęceniu ani o ofiarności. Czy to jest w ogóle miłość? Kusi nas pozorem takiego szczęścia, które oparte jest na egoizmie i gardzi Bożą obietnicą życia wiecznego. Bądźmy czujni, rozeznajmy w sercu, idźmy za tym, co dobre, bo diabeł jest mistrzem podstępu i szuka tych, którzy siedzą w ciemnościach, w grzechach. Dlatego nie wystarczy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Starajmy się każdą godziną naszego życia przebywać w świetle wiary, żyć w łasce uświęcającej, nie trwać w grzechach ciężkich. Od razu iść do spowiedzi, żeby serce było otwarte na prawdziwą miłość, żeby zły nie miał do nas dostępu. Mario, pomagaj nam chodzić w świetle naszej wiary. Różaniec to umocnienie naszej więzi z Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.